Siemaneczko, nazywam się Kliso. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Krystianem Terpem Terpińskim. Hej, hej. Jest menadżerem Waloranta e, East Search i jest współzałożycielem e, e, Ace Gear. Dobra Krystian, mam do Ciebie pierwsze pytanko. Mhm. E, jesteś obecnie menadżerem na, e, dla regionu East w Valorancie. Jakie masz tam obowiązki? Tak, no, jeżeli chodzi o, o Valoranta to rzeczywiście pełnię funkcję zarządzającą przy Valorant Challengers East Search oraz przy Valorant East United. I de facto jakby odpowiadam za spięcie, że tak powiem, wszystkiego, co się dzieje wokół właśnie i tej ligi dla amatorów slash semi-pro, czyli East United i ligi Challengers East Search, czyli tej ligi dla profesjonalistów. W dużym skrócie no, odpowiadam po prostu za to, żeby wszystko tam działało tak, jak należy. Żeby ludzie byli że tak powiem, do konkretnych obowiązków e, przypisani, żeby dbać o ogólny rozwój regionu i też jakby taka misja, która oczywiście jest za tym wszystkim, jeżeli chodzi o pracę w ekosystemie Riot Games, no to jest popularyzacja samej gry, e, jeżeli chodzi właśnie o, o nasz region, czyli de facto e, 23 kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Mm -hmm. A mam też takie w ogóle pytanie ode mnie. E, bo ja to z Valoranta nie jestem mistrzem i w ogóle nie interesuję się zbytnio Valorantem, głównie okay. z CSa jestem i powiedz mi jak to w ogóle w Valorancie teraz wygląda, e, jeśli chodzi o cały ten, e, cały ten tak jakby świat walorantowy, jak się trzyma w tak jakby jako mistrzostwa, jakieś turnieje, jak, jak to wygląda po prostu, według ciebie też, jakieś masz informacje? No tak, no, na pewno są różnice między ekosystemem Valorant'a, Counter-Strike'a, League of Legends, czy czegokolwiek. Jakby to każda gra rzeczywiście tutaj ma własną charakterystykę. W Valorancie mamy, mamy system, gdzie najważniejsze rozgrywki, czyli Valorant Champions Tour, to jest taka e, franczyza na sterydach my to gdzieś tam całe potocznie nazywamy. E, bo jest to co prawda system, do którego zostało zaproszonych 10 organizacji w każdym największym regionie świata, czyli w EMEA, Europa i Bliski Wschód. Mhm. Do tego jest Amerykas, czyli Stany Zjednoczone i Ameryka Cała mhm. Południowa. Jest Azja Pacyfik, gdzie oczywiście wchodzą w skład przeróżne kraje. No i Chiny, to jest ten taki czwarty, czwarty główny region. Mamy ten system franczyzowy, do którego mimo wszystko można awansować. Jakby to jest. Coś, czym na przykład fajnie się różni Valorant na przykład od League of Legends, gdzie ten system jest de facto zamknięty i do, do LEC nie da się awansować bezpośrednio. E, a w Valorancie w teorii no można przejść te, taką pełną drogę od zaradu bohatera, bo można zacząć sobie w takich rozgrywkach jak Valorant East United, czyli właśnie te rozgrywki dla amatorów e, w naszym regionie, awansować z nich do Challengers is Search, czyli już do dużych chłopców. No a z tego turnieju można awansować na Ascension, które jest takim turniejem promocyjnym do VCT. No tak wygląda ta, ta ścieżka. Samo VCT oczywiście dzieli się na takie fazy zasadnicze i turnieje globalne, e, które można by porównać, e, nie wiem, do Majorów na przykład właśnie w, w CS-ie powiedzmy. E, I no, jest to system, który na pewno ma, ma swoje wady, jakby ma też swoje plusy. Prawda jest taka, że we sporcie jeszcze chyba nikt nie znalazł utopijnego, idealnego systemu. Ja osobiście na pewno widzę cały czas przestrzeń na to, jak ten system mógłby się rozwijać, jak mógłby dawać większą przestrzeń dla, dla graczy amatorskich, dla, dla, dla graczy, którzy są już na tym wyższym szczeblu, ale też dla tych, co grają paradoksalnie w tej najważniejszej lidze, bo, bo tam też ten system moim zdaniem nie jest idealny, no ale Hmm? Na wszystko też nie mam wpływu. Okej, okay, a różni się tak jakby e, za, się, różnią się tak jakby zarobki e sportowców, e, jeśli chodzi o zawodników między CS-em a Valorantem? Ma, wiesz w, ma, w sensie na pewno są jakieś tam różnice. Wydaje mi się, że łatwiej e, zarabiać dobre pieniądze na przykład w cs ie jako zawodnik z tego niższego tieru. Ale z kolei no, ci zawodnicy, którzy, którzy jakby grają na tym najwyższym szczeblu, no, to są zawodnicy, którzy są opłacani równie dobrze co, co gracze jakby Counter Strike. No, ja, ja mogę powiedzieć, że taki rekordowy kontrakt, jeżeli chodzi o polskiego zawodnika, to była kwota około 20 tysięcy euro chyba miesięcznie. Mo możliwe, że trochę przesadziłem, ale, ale wydaje mi się, że coś koło tego. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to są berlińskie orientacje podatkowe, więc oddajesz mnóstwo tej kasy i tak dalej. Price -poole, no, też są różne. Mówię, na pewno łatwiej zarabiać jako zawodnik cs w Tier 2, bo tam co chwila masz jakieś przeróżne turnieje sponsorowane tak. przez bookmacherów i tak dalej. Jakby z, gdyby nawet człowiek chciał śledzić wszystko, co się dzieje w cs to się nie da. A jeżeli chodzi o, o Valeranta, no to wiadomo, też na tym niższym szczeblu jest na pewno sporo organizacji, które płacą dobre pieniądze i, i można spokojnie nie tylko dobrze zarabiać, ale być takim zamożnym człowiekiem. Nazwijmy to w ten sposób: Apex, Ascent, Go Next, Focus. Jakby na pewno tutaj można by wymienić francuskie organizacje, które też naprawdę sporo pieniędzy pompują w to wszystko. No ale na pewno marzeniem dla wszystkich jest to, żeby dostać się do tego VCT, no, nie, gdzie, gdzie rzeczywiście już te pieniądze są e, na dużym poziomie. Ale no, jakby na przykład patrzeć na samą pulę nagród tych najważniejszych turniejów, tak porównując to na przykład Major do VCT Champions, no to mhm. e, tutaj czasem pewnie mówimy nawet o większych pieniądzach w kontekście VCT. E, też zależy jak liczyć, no bo jest prize pool, ale też na przykład tak w cs masz naklejki, które, no, tak. z których kasa idzie do ten. W Valorancie masz z kolei skiny, z których kasa idzie do mhm. e, organizacji, do zawodników, więc tak dokładnie, ciężko to porównać, ale to nie jest tak, że, że jest jakaś przepaść, jakby mhm. zakładam, że jeżeli jesteś najlepszy w tym, co robisz we sporcie, niezależnie czy grasz w LoLa, CESA, Valoranta, Fortnite, to po prostu zarabiasz dobre tak i, i siano Dobra, mam do Ciebie kolejne pytanko. Miałeś okazję pracować jako redaktor we WESZŁO. Jak się zaczęła w ogóle Twoja historia za WESZŁO? Ech, teraz weszło no, bardzo fajne czasy, jakby ja, ja to z dużym, z dużym sentymentem wspominam. Ja generalnie yy, ja nie wierzyłem, że, że w sporcie da się zarabiać pieniądze, zanim zacząłem to pracować. Mhm. A miałem taki okres, że po prostu byłem już trochę zmęczony takim ciągłym szukaniem dla siebie miejsca na świecie, gdzieś jak studiowałem, łapałem się przeróżnych robót. Yy, jakby tutaj nie ma sensu nawet tego wymieniać, ale pracowałem naprawdę od McDonaldów, przez bawialnie dla dzieci, po magazyny, e, po targi, gdzie byłem przewodnikiem. Jakby różne rzeczy robiłem i w końcu stwierdziłem, że no, jestem zmęczony I, i chciałbym spróbować czegoś, co, co zawsze lubiłem w życiu. A Zawsze lubiłem pisać i zawsze lubiłem grać y, na kąpie. Okay. E, plus od, od dziecka śledziłem e sport, jakby to, to jeszcze były te czasy, gdzie ja nie jestem jakiś mega stary, oczywiście, i tutaj nie mam podjazdu do weteranów, którzy mogą oparać takie historie, ale ja też przeżywałem takie rzeczy jak wymienianie się w szkole y, na, na korytarzach informacjami z jeszcze forów Counter-Strike, kto wygrał jakieś mecze i tak mm -hmm. dalej. A, więc, e, więc rzeczywiście to, to się działo. No, i stwierdziłem, że, że pojadę sobie do, do Wiednia, zarobię w pół roku tyle kasy, że przez jakiś czas w Polsce nie będę musiał nic robić, żeby zarabiać i wtedy będę mógł spróbować pracować we sporcie, bo zakładałem, że nic nie będę zarabiał i rzeczywiście w pierwszej mojej redakcji to, to było Isaac TV, obecny Respawn. Eee, zarabiałem tam, nie wiem, no 300-400 zł miesięcznie, 500, może jak się tam nawaliło tych tekstów, nie wiadomo ile lego to mhm. były stawki pokroju, nie wiem, 9 zł za, za napisany tekst na stronę, 20, jak zrobiłeś jakiś wywiad ewentualnie i tak dalej. No i dość szybko, jakby też zrozumiałem, jak już byłem we sporcie, że, że to nie jest e, tak ciężko, jednak jak mi się chyba wydawało. Bo zrozumiałem, że we sporcie jest dużo leni, dużo ludzi, którzy mają bardzo wspomniany zapał i tak dalej, więc wcale nie jest tak ciężko nie, wyróżnić się na ich tle. Bo, mhm. Tak brutalnie dość powiem. No, tak to wyglądało z mojej perspektywy. I rzeczywiście no, miesiąc drugi, trzeci, trzy miesiące de facto chyba pracowałem w ZAC TV i już przyszło TVP Sport e, wówczas, żeby, żeby zaoferować mi pracę. E, więc jakby jestem na pewno wdzięczny Sergiuszowi, który mi w widał przestrzeń, żeby się pokazać i nie miał też żadnych problemów, jak odchodziłem. Jestem bardzo wdzięczny Jędrkowi Smarujowi, który wówczas był moim szefem w TVP Sport z Piotrkiem Michałowskim, bo oni z kolei naprawdę nauczyli mnie dużo warsztatu i mhm. um, jakby zabrali zabrali mnie na Majora, jakby dali przestrzeń, żeby się rozwijać dalej w bardzo dynamicznym tempie. Um, no i w sumie było ok, jakby, bo mogłem też iść do cybersportu wtedy, bo ta oferta też była na stole, tylko e, tylko stwierdziłem, że w cybersporcie będę jednym z wielu, a w TVP Sport rzeczywiście mogę być frontmanem. Mhm. E, no i tym frontmanem byłem, co do tego nie mam wątpliwości. I potem akurat wyszło tak, że Łukasz Twardowski, mój Mój dobry kolega, z którym bardzo dawno nie gadałem, łukasz, jeśli to oglądasz, to się musimy ustawić. E, odchodził, z, z weszło. E, no a moim dużym marzeniem było pracować. Jakby z Pawłem Książkiem i, i z Szymonem Drenkę darzyłem ich ogromnym szacunkiem, jakby jeszcze zanim sam zacząłem pracować w branży. Bardzo dużo tekstów ich czytałem. Szymona, wywiady no to są zresztą legendarne. E, I pomimo tego, że, że gdzieś tam ta oferta, kontroferta z TVP Sport się pojawiła oczywiście, żebym został, żebym e, zarabiał lepsze pieniądze niż mi zaoferowano też weszło, no to stwierdziłem, że e, pieniądze, jak, pieniądze nigdy też nie były dla mnie jakąś mega ważną rzeczą w kontekście tego, żeby się nachapać. Mhm. Są ważną rzeczą, bo jestem głową rodziny dosłownie i w przenośni, więc e, więc muszę zarabiać pieniądze, ale, ale to nie było tak, że to miało dla mnie wielkie znaczenie. Więc nie było tak, że tej oferty zaakceptowałem od razu, bo, bo hmm. wtedy z moim tatą było bardzo źle i, i szczerze to po prostu miałem coś takiego, że nawet nie wezmę tej oferty, bo nie mam do tego głowy w tym momencie. Ale jeżeli Paweł Książek nie zraża się po pierwszym marodzeniu i dzwoni drugi czy trzeci raz, no to już moim zdaniem takiej oferty nie odrzucasz i jakby. Cieszę się bardzo, że, że Paweł miał w sobie też jakąś tam determinację, żeby nie odpuścić po tym, jak ja pierwszy raz coś tam, ja odpuszczałem trochę temat przez to, co się działo u mnie w życiu prywatnym. No i tak trafiłem do, do najlepszej redakcji sportowej w Polsce, i później przez dwa, dwa lata, prawie trzy, tworzyłem najlepszą redakcję sportową w Polsce. I to nie w tamtym czasie, tylko w historii. No i o to chodzi. <laughs> Powiem tak. Dobra, yy, słyszałem, że kilka tematów się przewinało z CSM, i mam jedno pytanko, co cię łączyło z CSM, jak go w ogóle wspominasz? Znaczy, no z CSM łączy mnie, łączyło mnie zawsze dużo, i, i pewnie dalej gdzieś tam dużo mnie łączy, no e, ja się wywodzę z CS, jakby to jest gra, w którą grałem od, odkąd pamiętam, jakby pamiętam, dosłownie i są, są z tego zdjęcia, e, jak mieliśmy po parę lat z moim kuzynem sepkiem, i. i i jego starszym bratem Rafałem, i, i graliśmy w cs u babci bez neta, oczywiście na chodcicie, kto, mm -hmm. kto umarł, ten, ten zwalnia, że tak powiem, tego laptopa ze średniowiecza, którego wtedy mieliśmy. I, I graliśmy na te boty, jakby to nie miało żadnego sensu, ale wtedy już jakby... się ...zakochałem, nie? I, I potem CS był w moim życiu obecny bez przerwy, tak naprawdę. Pracowałem jako dziennikarz stricte odpowiedzialny w zasadzie za CS. -a. Pracowałem później, no parę miesięcy po tym jak dołączyłem do Weszło, to też Polsat przejął prawa do, do całego cyklu ESL i jakby na początku byłem takim trochę backupem, a później Adam Destrugil odszedł do, do PL. -e mój obecny szef zresztą e, i zwolniło się miejsce obok Morgana i Hermesa na takiego trzeciego stałego komentatora i, i ja w sumie przez to, że byłem wcześniej na każde zawołanie i tak dalej, tym komentatorem się stałem. E, no i CS był całym moim życiem, tak naprawdę nie ma też co ukrywać, no pewne teksty, które napisałem w CS, pewne mecze skomentowane na pewno pozwoliły mi być w ogóle w miejscu, w którym jestem teraz, jakby ja tego nie nazywam karierą, bo karierę to mają ludzie, którzy raczej dłużej w tym wszystkim siedzą i, i rzeczywiście robią wielkie rzeczy. Ja mam przygodę i jakby tą, tą przygodą sobie żyję, i, i Counter-Strike pozwolił mi w ogóle żyć tą przygodą w moim życiu. Mam mnóstwo przyjaciół, znaczy przyjaciół mam kilku, a mnóstwo mam znajomych z CS-a, mhm. i, i jakby mhm. dalej śledzę, dalej. Jakby wiadomo, najbardziej tam za, za chłopaków, z którymi też trochę dorastałem, nie? To są takie rzeczy, które zostają z Tobą na całe życie, moim zdaniem. Jakby mam takich parę rzeczy, nie? Napisałem kiedyś report, mieliśmy taki cykl reportaży Okiem w przyszłość, gdzie naświetlaliśmy, kto naszym zdaniem będzie mhm. największymi gwiazdami w, w polskim CS-ie. I... To też chyba się odnośnie Siuchego wypowiedziałeś chyba, jak pamiętam. No tak, Siuchy no, był, był jednym z bohaterów tego materiału i, i jakby no, to jest po prostu coś fajnego, nie, tu nie chodzi o, o jakby ego własne, że, że trafiłem, tylko z Kamilem też wielokrotnie się widziałem, mieliśmy takie rozmowy, pamiętam jak spotkaliśmy się na przykład w Mouse Next, jak grał jeszcze z Shane'em byli na bootcampie WPC i tam już pierwszych graczy z Mouse Next e, przenosili do, do głównego składu. I, i wiesz, i była jakaś taka gadka na zasadzie, że tam spokojnie, że muś kiedyś jakby zrozumieją, że też. E, no w sensie, że przyjdzie twoja kolej, nie? Mhm. E, jakby tego byłem dość pewny. Musiał, musiał pójść, udowodnić swoją wartość w innym zespole, ale, ale to mega smakuje. Nie? Nawet jak dzisiaj nie mam z nim w sumie już wielkiego kontaktu, bo tyle, co się zobaczysz gdzieś na evencie i tak dalej, to, to gdzieś to w głowie jest, że to jest takie fajne. No, miałem parę takich momentów. Nie? Taki mój ulubiony to jest z ZIKiem z kolei, że ZIK jest moim myślę, że mogę powiedzieć przyjacielem od, od wielu lat i jeszcze w czasach Fortnite jakby. Dużo rozmawialiśmy, a, a kiedy przenosił się na Valoranta, to popełniliśmy taki wywiad, w którym on powiedział, że, że będzie mistrzem świata i, i, i wiesz, jakby ja wierzyłem w to. Nie, nie wiem dokładnie czemu, ale jakby to było coś innego niż jak mówią ci często ludzie, że zrobię to, zrobię tamto, wygram to, wygram tamto. To zwykle są takie gadki, które po prostu w, no tak. w, w sporcie, we sporcie każdy powtarza jako takie frazesy, nie? A są takie momenty, gdzie słyszysz coś takiego i czujesz, że kurde, to się chyba wydarzy, w sensie to, to może się naprawdę wydarzyć i, i tak było z Zikiem i, i, i tak było jeszcze parę razy, ale to też nie ma sensu każdego tego przypadku. No, no bo wydarzyć. ja tak powiem też od siebie, ja na przykład też jestem tam jakimś zawodnikiem tylko z cs -a. no i powiem tak, jeśli chodzi o tego cs to no różnie jest tak, tak jak z tymi gatkami też w teamie, E, zdarzają się różne sytuacje. Tak? Nie wiem, jakiś zawodnik gramy mecz, jakiś zawodnik się poddaje w pewnym momencie w meczu. Nie wiadomo dlaczego, bo nie wiem, jakiś lekki błąd popełnił. I, no i to są też, ja uważam, że to są takie też problemy, które trzeba też na przykład, nie wiem, przegadać, coś takiego, bo, no bo to mhm. jest ważne, nie? bo niektórzy się poddają zbyt, zbyt wcześnie. Moim zdaniem e sport to jest tylko. W 20% to, co się dzieje na serwerze. Nie? Jakby w hmm. 80% albo wygrywasz, albo przegrywasz mecze w głowie. I a, jako osoba, która sama wiesz, korzysta z pomocy psychologa od e, prawie 10 lat w tym momencie, a, ja widzę, jak wiesz, wielu młodych chłopaków przegrywa swoje kariery. Nie mecze, kariery. Bo, bo, w, bo głowa nie dojeżdża, jakby to. Moim zdaniem, naprawdę te umiejętności mechaniczne, e, line-upy, smoki, strzelanie jakby to jest, wszystko, wszystkiego się możesz nauczyć. Jakby no to, tak. to nie jest coś, co trzeba mieć rękę Boga y, na ramieniu nie, tylko to są naprawdę rzeczy, których każdy się może nauczyć. Po prostu, tak jak ja mogę się nauczyć szydełkować, jakbym chciał, tak. Ale, ale głowa jest najważniejsza, nie? I, i co do tego nie mam, nie mam żadnych wątpliwości. Ja nie grałem nigdy na tym profesjonalnym poziomie, nie? Zakończyłem swoje jakieś przygody zawsze na, na takim półprofesjonalizmie, chociaż pewnie i to dużo jest powiedziane, nie? Ale, ale ja wiem, że jak nie wiem, były jakieś open-cupy w Fortnite, jak miałem 19 lat i grałem, to, to ja nie przegrywałem, bo byłem gorszy, tylko przegrywałem, bo, bo raz coś nie wyszło i już była kaplica z gołą na przykład, nie? I, I wydaje mi się, że, że to jest coś, co naprawdę warto, żeby też wybrzmiało dla, dla wszystkich ludzi, którzy myślą w ogóle o tym, żeby grać profesjonalnie, czy w ogóle, żeby robić cokolwiek w życiu. No, dbajcie no tak. o, o swój web, bo, bo tak naprawdę on niestety często pozwala albo nie pozwala na to, żeby coś osiągnąć. No, mi się wydaje, że też takiego wsparcia jakiegoś brakuje w tym polskim, raczej yy, zawodnikom, no. Nie wiem, no na przykład taki zawodnik ma sytuację, że no się w pewnym momencie poddaje, jest jakaś załamka, już mu się przypuśćmy nic nie chce yy, i nie myśli to w głowie, tak jak zawsze myślał, że chce zostać sportowcem, chce wyjść na najwyższy szczebel, grać te majory, wygrywać te majory i w pewnym momencie się przejmuje tym, co zrobił i się załamuje, już mu się odechciewa, no to brakuje takiego... Nie wiem, supporta, tak to nazwę, nie wiem, no, na przykład taki jest trener czy coś, ale w niektórych drużynach, no zdarza się, że nie ma trenera, bo są teamy, które grają na wysokim poziomie, grają dobrze, no ale niestety mają, nie mają organizacji, ale grają sobie składem i nie mają trenera po prostu, bo nie ma albo ich nie stać, albo. Po prostu nie ma. I brakuje po prostu takiego wsparcia, że ktoś powie, słuchaj, no nic się nie stało, dawaj pamiętać, co wcześniej na przykład przed meczem mówiłeś, nie? Że chcesz na wysokim poziomie grać, chcesz pokazać w ogóle coś. I... Nie no, to, to wiadomo, to, to jest prawda, nie? No Mamy, żeby daleko nie szukać, no w samej Polsce mamy wiele świetnych e, psychologów sportowo sportowych tak? I Ula Klimczak, i Natalia Koperska, i Zuzanna Hejduk-Mostowy, z którą też jakby my na przykład pracowaliśmy w przeszłości. Pracują z nią moi, moi przyjaciele, moi koledzy i, i wiem, że to działa świetnie. Jakby wszystkie te, te osoby, które wymieniłem, to jest i tak pewnie tylko wyszło jak góry lodowej, ale jakby no, dzisiejszy e-sport nie odbiega. Znacząco od sportu, tak. I, no tak. E, I często taka osoba jak chociażby performance coach, slash psycholog sportowy, jak zwał, tak zwał w danej sytuacji, ale to często jest osoba, która jest nieodzowna, jeżeli myślisz o takich poważnych sukcesach, tak. Bo po prostu też młodzi ludzie często mają problem, żeby pewne problemy przepracować sami i nie ma w tym nic złego. Jakby wprost przeciwnie, jest to naturalne w 100%. No tak. I. No, jedyne, jedyne co, no to trzeba pamiętać, że o tę pomoc, jakby można poprosić za każdym razem, nie? I, no tak. I nie bać się tego, nie wstydzić się tego. Na szczęście mam wrażenie, że już mentalnością odchodzimy od też tego typu historii, że wiesz każdy facet musi być bad boyem, każdy facet musi. Nie może płakać, nie może mówić o tym, że ma problemy, i, i tak dalej, jakby. Ja, ja sam na przykład borykam się od bardzo dawna gdzieś z jakimiś tam problemami z własną głową. Nie? I, I też na początku tak myślałem, że, e, że lepiej to chować, lepiej to wszystko dusić, lepiej to udawać, że nie istnieje ten problem, to, to może zniknie, ale nie zniknie. No jakby. Albo Albo pomożesz sobie, albo nie tylko jakby stracisz siebie, ale prawdopodobnie i całe życie wokół siebie, bo, bo de facto trudno jest cokolwiek robić w życiu w momencie, w którym sam ze sobą nie potrafisz żyć w zgodzie i tak dalej. Wiem coś o tym, bo ja też na przykład zdecydowałem się, żeby pójść tak jakby też do psychologa, sam siebie po prostu. Bo sytuacja, że no też dużo rzeczy mnie przerosło i mówię, dobra, no nie dam rady. Po prostu nie dam rady i muszę sięgnąć po pomoc i tyle. Dużo osób, na przykład z mojego środowiska, czyli no ja mam 19 lat, tak, no to dużo osób, po pierwsze, nie gada na różne tematy, które no, czasem warto po prostu wydusić siebie, tak? I albo się wstydzą, żeby pójść na przykład do psychologa. Uważam, że tak jak powiedziałeś, żeby po prostu nie, nie bać się, nie bać się i nie patrzeć na to, tak jak kiedyś się patrzyło, że chłopak, a czy mężczyzna nie płacze, to tam to i musi sam sobie wszystko radzić. Ja myślę, że większym wstydem jest spieprzyć sobie innym życie, niż pójść do psychologa. Mm. I, i, i z, tego, z tego podejścia wychodzę. No dobra, kolejne pytanko. W 2021 roku stworzyłeś serię podcastów Valorant Talk. Co zapoczątkowało ten projekt i skąd inicjatywa o powrocie 2024? E, no jakby w sensie ogólnie Trzeba by się cofnąć, jakby do, do tego, jak wychodził Valorant, bo, bo Valorant to chyba się zaczął jeszcze w 2020, tak mi się wydaje. Ale no, jakby nie będę się kłócił, mhm. wy research. A w każdym razie ja miałem coś takiego, jak wychodził Valorant, że no, pracowałem wtedy Weszło i, mhm. i było tak, że zostaliśmy zaproszeni do zamkniętej bety dla dziennikarzy i dla jakichś tam wielkich gwiazd. No i ktoś musiał. Zrobić o tym materiał. W sumie na początku jakby to nie, nie było tak, że, że się rzucili wszyscy. Wiesz, że są chętni. Ani chyba ja, ani Szymon, ani Kamil nie, nie byliśmy jakoś mega chętni. Na no Paweł był sobą zarządzającą, więc też jakby e, pewnie średnio, żeby to on nad tym ślęczał. E, no i w końcu nie pamiętam jeszcze, jak to dokładnie było, no ale ja jakby poszedłem ten materiał nagrywać. No, i co? Zagrałem raz i się zakochałem, nie? W sensie to była jakaś świeżość, której potrzebowałem w życiu, wydaje mi się, na ten moment. To była gra, która po prostu od pierwszej chwili mnie kupiła i, i wiedziałem, że chcę pracować jakby przy tej grze w przyszłości, nie? Znałem też historie związane z lol w Polsce. Wiedziałem, że Riot to jest spoko firma w kontekście robienia rzeczy z ludźmi, no bo. Na przykład przy się, no to wiesz, pewnie jest w Polsce grupa elitarnych pięciu osób, które kiedykolwiek w ogóle poznały kogoś z Valve i, i tak dalej, nie? A, a, a Riot to jest zupełnie inna historia. E, i, I miałem, wiesz, coś takiego, że kurczę, no chcę, chcę po prostu robić rzeczy. E, sporo moich znajomych też zaczęło w to grać e, i, i wiedziałem, że niektórzy będą grali profesjonalnie, jak właśnie Zik chociażby wspomniany. E, no i... I tak sobie ułożyłem to w głowie po prostu, że, że wiesz, jakby w ie na przykład to, to wszystko jest zabetonowane, nigdy nie, nie, nigdy nikt nie rozwali pomniku Izaka, Morgana, kogokolwiek. Jakby okej okay, to jest, nie, nie że marudzę, tylko wiesz, jeżeli chcesz rzeczywiście mieć coś swojego, a jeszcze jest to taka autentyczna miłość, nie? to nie jest tak, że wyszła gra i stwierdziłem, że dobra... To będzie dla mnie źródło jakiejś łatwej kasy, czegokolwiek. to no, tak jak mówię, ta kasa to naprawdę zawsze ma drugorzędne znaczenie, byleby była na takie normalne życie. A... I po prostu stwierdziłem, że, że ja chcę być tym gościem, który, który będzie pomagał budować to, to wszystko, nie? I jeżeli to się odpłaci tym, że będę miał status jakiejś takiej ważnej osoby dla tej gry, to zajebiście, jeśli nie, to to trudno, nie, jakby mhm. będę sobie częścią tego, tak jak byłem w CS-ie, i to też mi odpowiadało. Jakby nie miałem kompleksu niższości czy czegokolwiek. Mhm. No i zaproponowałem wtedy Tomkowi, Filipiukowi, Dominikowi Narodombroskiemu i Defekwanowi to, żebyśmy zrobili taki podcast w czwórkę i że to nam pomoże, że na przykład jak kiedyś już będą, nie wiem, polskie transmisje z turniejów czy czegokolwiek, no to my jako osoby de facto opiniotwórcze, które i tak pracują komentatorsko, oni w lolu, ja w CS-ie wtedy, yy, będziemy mieli od razu taką lepszą pozycję wyjścia do właśnie podjęcia takiej pracy, nie? Mhm. Yy, no i Maguire i Nero na to, na to poszli. Eee, the Fake One eee, odrzucił. Te propozycje. Mhm. Mm, zresztą no, rozumiem też to, nie? W sensie nie było wtedy żadnej złej krwi. No i był sobie taki koncept, że robiliśmy przez tam rok, dwa, nie wiem dokładnie ile tego było. No, na pewno tam było ponad 50-60 odcinków tego wszystkiego. Zapraszaliśmy gości. To były raz fajne podcasty, raz mega gówniane, gdzie przez dwie godziny na przykład nie zostało powiedziane nic konkretnego. Wszystko było robione w takiej po prostu luźnej konwencji i tak dalej, ale ale ludzi to jakoś tam rajcowało, nie? Były momenty, gdzie rzeczywiście przychodziło tam kilkaset nawet osób i, i była jakaś dyskusja na czacie, były jakieś łączenia na Discordzie, Wiadomo, raz była, były to bezwartościowe kompletnie łączenia, bo ludzie przychodzili i pytali, co sądzimy o, nie wiem, makaronie w pomidorowej, czy czegokolwiek, <laughs> cokolwiek takiego, nie? Ale, ale były programy, z których na przykład jestem mega zadowolony i uważam, że jakby one Miały realny impact na to, jak wygląda w ogóle Valorant w tym momencie w Polsce i jakby szkoda. Na pewno, że ten podcast nie, nie przeżył próby czasu. Ja o tym mówiłem uczciwie. No, no czułem po prostu, że wiesz, jakby nie, nie przykładaliśmy takiego efortu do tego, jaki powinniśmy. Nie będę tu już jakby wchodził w szczegóły i, i tak dalej. E, jakby po prostu. Były momenty, gdzie miałem dość tego w takiej formie, w jakiej to, to było? Mhm. Powrót, powrót zaliczyliśmy w 2024 w zupełnie innym składzie. No, tylko ja jestem z, z tego oryginalnego trio, ale też, jak widać, no, nie, nie przetrwało to za długo. W zasadzie no to czekamy. No, po prostu wychodzimy już w tym momencie z założenia, że jeżeli chcemy to robić i chcemy to robić dobrze, no to to parę rzeczy musimy sobie ułożyć, bo, bo inaczej to będzie taka sama historia jak wcześniej, że będzie podjęta próba, ale tutaj się pojawi frustracja, tu się pojawi brak czasu, no paradoksalnie to jest najtrudniejsze. Nie? Najbardziej skoordynować, no tak. naj, najtrudniej jest skoordynować trzy osoby, które mają przyjść i wiesz, pro bono przyjechać, e, nagrywać to. Jednak tracisz kilka godzin z życia, tracisz pieniądze na przejazd, tracisz pieniądze na to, żeby nie wiem, cokolwiek I, i właśnie to też miałem wcześniej, nie? Że, że też jakby ile można z własnej kieszeni finansować coś. Nawet jeżeli to nie są duże koszty, wiadomo, ale zawsze coś tam trzeba zapłacić. No ja uważam, że, że to, to był fajny projekt, ale też życie nauczyło mnie, że nie ma co każdego projektu katować do takiego wymordowania go, tylko... Czasem może lepiej odejść nawet bez słowa e, i po prostu, żeby te parę dobrych wspomnień jeszcze e, zostało. No tak. Dobra. E, zbliża się w ogóle MITE Drift Letni. I słyszałem, że będziesz kapitanem w piłkę nożną. E, piłka nożna to jest w ogóle w, w ten piątek. W sensie nie wiem, kiedy ten podcast się pokaże, ale mhm. w, w, piłka nożna jest 25 maja w sobotę w Warszawie. E, więc to nie jest na samym Mite Drifcie, uh -huh. e, który będzie w Łodzi. E, ale tak, no jakby. Y, tak. Okej. Okay. Jakby. Ja, ja. Wiesz, ja, ja lubię mega takie takie rzeczy oddolne. Nie. I, I tutaj pomimo tego, że to jest tam niby Bank jako sponsor i Mite Drift to promuje. Uh -huh. To przecież my nie, my nie gramy o, o nic ani. Y, nie jest tak, że to jest jakoś mega zorganizowane, że Mite Drift. Y, jest tego właścicielem czy whatever, nie, to po prostu nie wiem. Lubię kopać piłę, wiem, że mam sporo żemali, którzy lubią kopać piłę w, w Valorancie. E, zebraliśmy taki skład, który, wiesz, każdy w młodości trenował, czy to ja w Koronie, Kielce, czy e, tam Kuba w Śląsku, chyba grał w młodzieżówce i tak dalej. No, wiadomo, że dzisiaj to nasze umiejętności nie są na, na takim poziomie, żeby się odgrażać zaraz, że wygramy cały ten turniej i tak dalej. Ale uważam, że, że jakby zmontowaliśmy taką ekipę, że może nie zrobimy z siebie pośmiewiska i na to liczę. Mm -hmm. e, no, a na się oczywiście wybieram. Byłem na każdym Mytrifie, uważam, że to jest e, fantastyczna e, impreza, jakby e, uważam, że, że naprawdę osoby, które robią ten event, wkładają w to, w to dużo mega. Znaczy, wiem, nie, że uważam. No wiem, że osoby, które to robią, wkładają w to mega dużo pracy i. Ja cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym chociaż jako, jako gość. Nie? No ja powiem, że byłem na zimowym te thrifcie i ogólnie no z Lola to w ogóle nie grałem w praktycznie w tego Lola. I pojechałem ze znajomym i powiem tak, no ciekawe i naprawdę super. Nie, nie spodziewałem się, że tak będzie. Zimowy to jest nic, tak? jakby, w sensie jakby z całym szacunkiem oczywiście, <laughs> ale... Naprawdę, ja uważam, że, że skala tej roboty, którą oni wkładają w to, w to wszystko, ten cały zespół eventowy e, pod okiem Angeliki, e, uważam, że, że w Łodzi najbardziej to widać. Nie? W sensie nie, to, mam też dużo wspomnień różnych i, i trzeźwych, i pijackich. I, e, i naprawdę, nie, łódź, łódź po prostu tak jak normalnie, nie ukrywam. Łódź jest dla mnie takim miastem, że normalnie bym tam nie pojechał tak sam z siebie. Uważam, że uh -huh. to jest taki trochę mały Berlin, e, tylko gorsza, Gorszy, <gorszy> w gorszym wydaniu. Z całym szacunkiem oczywiście do, do wszystkich mieszkańców Łodzi i do, do miasta Łódź, po prostu tak wy możecie pojechać po kiełcach w komentarzu. E, to, to nie wiem, no, ta impreza ma coś w sobie. Nie? Zjeżdżają się te mordy walorantowe, zjeżdżają się mordy z TFT. Z mordami z Lola ja się tak bardzo nie znam i nie trzymam mnie, ale, ale też mam paru kolegów i, i też zawsze spoko z nimi zamienić słowo. No nie, po prostu, naprawdę, ja jestem dużym fanem. Zresztą dali moją mordę na plakaty, więc muszę tak mówić. <laughs> Właśnie widziałem. E, ogólnie tak, na zimowym Mete bo można zauważyć e, raperów z którzy grali mecz. I jak w ogóle wspominasz, tak jakby tą współpracę? Jak oceniasz w ogóle całą sy sytuację? Nie no, no to jakby nie ma co świrować. nie, to e, wspominam to fajnie, bo fajnie było z moim bratem skomentować na hali, przed publiką e, po prostu mecz e, i, i za to jestem wdzięczny organizatorom za zaproszenie. E, tutaj dużo podziękowania dla Bartka na pewno za, za tę ofertę, bo, bo to było super przeżycie i, i tego nie ma co nie ma co umniejszać no ale wiadomo wiesz jakby ja komentowałem jak Polacy wygrywali finał mistrzostw świata komentowałem dużo różnych sukcesów yy, ale i porażek Komen komentowałem w życiu bardzo dużo ważnych meczów o może mhm. w ten sposób to ujmę i kiedy przychodzi wiesz mi do komentowania gości którzy mają silvera z gośćmi którzy grają w, w jakichś tam turniejach semi pro i Niektórzy naprawdę mają zadatki na to, żeby, żeby potencjalnie mieć jakby karierę, może nawet. No to nie ma co ukrywać, nie? Że, że musisz grać, że, że ten mecz w jakikolwiek sposób jest interesujący no, tak. I, i tak dalej. No, jako jakiś tam happening spoko, ale pod kątem, wiesz, jakby... Pracy komentatora stricte, no to to było, była jedna z gorszych rzeczy, które <laughs> miałem okazję komentować pod kątem tego, co się działo na serwerze, ale tak jak mm -hmm. mówię, przez to, że był ten tłum dookoła, przez to, że to była hala, przez to, że to było wydarzenie, gdzie, gdzie mówię, jakby wiadomo, ja nie mam okazji pracować przy organizacji samego mit Drifta mm -hmm. i, i na pewno szkoda, chciałbym kiedyś. Yy, Móc przy tym pracować w jakimś tam stopniu, ale jednak czuję się częścią społeczności, nie? W sensie po prostu siedzę w Valorancie dosłownie od day one. Do tego jakby mam mega dużo ziomków z TFT, i, i nie czuję się takim aktywnym członkiem tej społeczności. Wiadomo, bo nie uczestniczę w jej życiu na co dzień, ale jak się spotykam z ludźmi z TFT, to zawsze jest mega serdeczna atmosfera i Mam tam też mega naprawdę fajnych y, ludzi, z którymi mam stały kontakt. Po prostu jakby było to fajne uhonorowanie tego, że, że jestem jakimś tam członkiem społeczności i y, y, z tego jestem dumny. Mówię, jako, jako sama praca przy tym meczu wokalnie i tak dalej, no to trzeba było się gimnastykować, żeby, żeby no tak. próbować to napompować jakoś. No. Dobra, teraz takie luźniejsze w ogóle pytanie, bo też mnie to zastanawia, co w ogóle robi, e, lubisz robić w wolnym czasie, poza tak jakby sportem? E, Okej, okay. sens w sensie nie, żartuję. Mało mam wolnego czasu, no nie ukrywam, że jakby jestem pracoholikiem i mhm. z, z, trochę tego w sobie nie lubię, trochę też jakby uważam, że że praca pozwoliła mi się zdefiniować jako osoba w pewnym momencie mojego życia, i, i tak dalej. Lubię na pewno sport, choć po mnie nie widać obecnie, nie jestem w formie, ale lubię. Nie lubię biegać, lubię się wspinać. W sensie, ja jestem tym gościem, który ustawia bieżnie na 15 i może tak iść 2-3 godziny nawet. Tempie 6 i sobie w małe, że wchodzę na jakąś górę. Mhm. E, lubię po prostu e, grać w piłkę, w tenisa. Nie gram tak często, jak bym chciał. E, na pewno Bard jestem, jestem ogromnym fanem generalnie kinematografii i, i pewnie gdyby nie esport, to dzisiaj bym próbował robić coś w tym kierunku. Mhm. Wciągam seriale, filmy. Strasznie mało śpię, co też mi pomaga, bo przez to właśnie nocę mogę często poświęcać na, na oglądanie rzeczy. E, lubię ślody, no ale nie mogę, bo tak jak mówię, nie jestem w formie, więc e, obecnie e, rezygnuję z tej formy spędzania wolnego czasu. E, no i wiadomo, nie, lubię, lubię się widzieć, jakby nie mam dużego grona jakby mm, znajomych, ale w sensie nie mam dużego grona przyjaciół, może znajomych mam, mam dużo, uh -huh. ale no lubię się przede wszystkim widywać z tymi najbliższymi osobami i, e, i to już obojętne, czy wiesz, idę na mecz, czy na wyścig Formuły 1, czy idziemy do restauracji, czy idziemy po prostu e, trochę przygrillować i pograć w FIFA, e, że tak powiem. <laughs> e, e, obojętne mi, nie? W sensie. Mam takie coś, że bardzo nauczyłem się doceniać ludzi takich, których mam wokół siebie, e, ważnych dla mnie w jakiś sposób. Mm -hmm. Aha. To tyle, no. nie mam chyba jakiegoś mega szalonego życia, ale... No. No. Z rodziną też bardzo lubię spędzać czas, w sensie... To to najważniejsze. E, jakby tak naprawdę kiedy, kiedy mogę, no to, to jeżdżę do Kielc. E, i staram się spędzać jak najwięcej czasu gdzieś tam z rodzinką, bo, bo nie zostało nas dużo. Jesteśmy tylko ja, mama i, i moja siostra w tym momencie. I, I też jakby rok temu pożegnaliśmy tatę, i, i po prostu to też takie wydarzenie, które, które dało mi trochę do myślenia, że, że jakby ten, ten czas bardziej chciałbym celebrować i, i nigdy więcej już nie, nie żałować. Że wykonałem jeden telefon za mało, że raz za mało przyjechałem i tak dalej. No po prostu nie chcę już sobie tego. tego nigdy wyrzucać. <grymne> no, kurczę, powiem tak. <grymne> no. <grymne> nie wiem, co powiedzieć teraz. No ale. Zostawmy, <grymne> Dobra, zostawmy. <grymne> to lecimy dalej. Co w ogóle sądzisz o kondycji polskiego e sportu? Bywało lepiej, nie? To, to, to nie ma wątpliwości, że jesteśmy w trudnym momencie. Nie ma, nie ma co tak naprawdę kolorować e, światło na różowo. Wydaje mi się, że, że trzeba by ten problem zdiagnozować od tego, że po prostu rozrywka się, się zmienia. Jakby mm. niekoniecznie globalnie, ale na przykład w naszym przypadku, wiecie, Kiedyś e-sport był jedną z takich mega popularnych rzeczy, nie? Mieliśmy Virtusów, wszyscy chcieli oglądać CSa. Mieliśmy Jankosa w G2, który wygrywał MSI, wszyscy chcieli oglądać LoL'a. Jakby mieliśmy Polaków na Mistrzostwach Świata w Fortnite. Każdy chciał wtedy chociaż zerknąć na ten Fortnite. Mieliśmy Polaków, którzy wygrywali mistrzostwa Świata w Valorancie, i wtedy też dużo osób chciało oglądać Valoranta, ale Doszliśmy do momentu, w którym tak, rozrywka jest w tym momencie zdominowana przez przez fighty. O, jakby nie powiem, że to jest coś co mnie boli, bo, bo nie zmienię tego. Jakby dla mnie okej, okay, to jest trochę prymitywna rozrywka, którą sam też czas, często oglądam, bo wszyscy moi znajomi oglądają i jakby ja sam ten świat śledzę przez to, nie, nie, będę, nie będę się tutaj jakby e, odcinał od tego, broń Boże. Ale generalnie to jest prymitywne, jak oglądasz pułgówków, którzy... No, tak. w sensie nie, nie wszyscy, bo, bo biją się też tam osoby, które są jakby wartościowymi ludźmi, e, co wiem jakby z własnego doświadczenia, ale no jest też mnóstwo takich trochę neander, neandertalczyków, którzy <noise> po prostu jakby Teoretycznie wiesz, ja rozumiem, że to jest show, to są jakieś kreacje i tak dalej, ale ja myślę, że tam bardzo cienka jest granica między teatrem a prawdziwym życiem. Mhm. I ogólnie uważam, że no, szkoda. W sensie wolałbym naprawdę, żeby po prostu cokolwiek innego było popularniejszego niż to. I nie mówię to, że e sport, bo jakby to też praca takich ludzi, jak ja czy, czy inne osoby odpowiedzialne za ten e sport a tutaj musi się, musi się wydarzyć, a i tak niekoniecznie będzie miała przełożenie na sukces, ale po prostu rozrywka bardzo, w bardzo dziwną stronę poszła na, na pewno i tak dalej. Dzisiaj jakby jest zdominowany ten świat rozrywki przez właśnie wszelkie maści influencerów, patogale, ale też patostreamy, w dalszym ciągu wiesz jakby to, 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 to tak się wydaje, że to parę lat temu był taki pig, ale dalej, jakby ludzie potrafią tysiącami oglądać streaming, no tak. że ludzie walą wodę, albo robią inne tego typu rzeczy, I, i to jest przykre dla mnie jako dla członka tego społeczeństwa, po prostu już nie jako osoby z branży sportowej. Nie? Znaczy, Bo... Ogólnie też tak powiem, że bardzo dużo młodych ludzi po prostu to ogląda i później to naśladuje w jakiś sposób. No to tak, tak, tak. free fighty. Nie wiem, no Na przykład idę na siłownię i widzę, że dwóch młodych i nie wiem, naśladują jakiegoś tam e, no tego. Tak, to, to, jest, to jest. Ja też widziałem na siłowni <grym> kiedyś pół e, i, no. i szczerze nie wiedziałem, jakby nawet co myśleć na ten temat. E, to, to jest jeden problem. Drugi problem jest na pewno pod kątem strony też takiej czysto mm, finansowej. Nie ma co ukrywać, że e, święta trójca, rzeczy, które płynęły mocno na budżety sponsoringowe, i tak dalej, czyli e, pandemia w 2020, jakby inwazja Rosji na Ukrainę, inflacja to, to wszystko to sprawiło, że, że już nie jest aż tak kolorowo pod kątem finansowym, jak to było na przykład w poprzednich latach. E, no i też nie ma co ukrywać, brakuje sukcesów. No. Po prostu. Jakby, Brakuje sukcesów na fali, których dałoby się zasnobolować to wszystko, nawet jeżeli jest jakiś taki moment, gdzie przez chwilę jakby wydaje się, że idziemy w dobrą stronę, to później to znowu jest bolesna weryfikacja. No i nie ma co ukrywać też, że sam rynek organizatorów nie jest w najlepszym punkcie. Jakby polski ESL się zamknął. No, my jako PL próbujemy robić rzeczy, ale też jakby. Borykamy się z wyzwaniami i, i tak to wygląda. Generalnie też, jakby widzę to po prostu, że w dzisiejszych czasach chętniej marki, na przykład, inwestują w influencer marketing czy jakieś akcje dedykowane i, i okej, okay, jakby rozumiem to i też jakby my staramy się modelować to, co robimy w ten sposób, żeby do tej nowej rzeczywistości się zaadaptować. No też... Z tego co ja wiem, no to też brakuje takich polskich organizacji e sportowych, bo w Polsce za dużo nie mamy. Szczególnie, nie wiem, no z CSA to sobie nawet nie przypominam, żeby coś było na ten moment. To wynika jedno z drugiego, nie? Nie ma pieniędzy, nie ma sukcesów, nie ma. Sponsorów nie ma no, no tak, no, sponsorów pieniędzy. No i nie ma też osób, które, szczerze mówiąc, nadawałyby no, się często do pracy w, w takich miejscach, nie? I, i mówię tu ogólnie. Myślę, że mamy taki też czas w Polsce, że, że wcale nie ma wielu osób, które e, wiesz, jakby nadawałyby się, jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmieć, żeby na przykład robić jakieś konkretne już takie cięższe rzeczy w, we sporcie, nie? I, I czasem ten deficyt ludzki też jakby ma swój impact, jakby na, na ogólny wygląd tego wszystkiego. No, dobra. E, kolejne pytanko. W jakich... E... Jeśli chodzi o w grze, w grze szczególnie LoL, Valorant, e, ogólnie z Riotu, niektórzy tak jakby sponsorzy są niemili, niemile widziani. I mm -hmm. Dlaczego? No jest Jak... zbyt lista, bo po prostu jakby Riot chce się pozycjonować jako firma, która, wiesz, nie pokazuje się koło, nie wiem, bukmacherów, alkoholu, e, nie wiem, co tam jeszcze jest takiego. Papierosy, no ale to wiadomo. To, to w ogóle w się też wcale nie jest tak, że, że to jest jakieś często. Tam były jakieś sponsoringi, chyba, ale to jak już to od Ikosa no, czy tak. czegoś takiego, nie? E, no i mimo wszystko wiesz, to, to też trochę się luzuje. Na przykład, piwo Zero już może być w grach rajatu, nie? Więc niby nie reklamujesz alkoholu, no ale jest no, marka. No tak. Nie, no, co z tego, że to jest reklamowane? Heineken Zero. Jak najważniejsze jest to, że jest to Heineken. No tak. i i tyle, nie? I ja osobiście mam takie podejście do tego, że rozumiem to, szanuję to jako jakaś tam misja i tak dalej. Z drugiej strony uważam, że jak ktoś coś ma zrobić w życiu, to i tak to zrobi, nie? W sensie, nie wiem, moja mama próbowała mnie całe życie ustrzec przed papierosami, alkoholem, narkotykami i pewnie jeszcze masą innych rzeczy, a ja to wszystko robiłem i, e, i oczywiście żałuję wielu rzeczy, ale no musiałem też do tego dorosnąć, żeby, no tak. żeby tego pożałować i, i tak dalej, więc ja wychodzę z założenia, że e, może nawet czasem lepsza jest reklama bookmachera, która będzie starała się być świadoma, powie z jakim to się wiąże ryzykiem, powie świadomi w jakiś sposób. Tak. I to będzie na zasadzie no i teraz zrobisz z tym, co chcesz, nie? I wtedy człowiek sobie zaczyna zadawać pytanie, czy ja naprawdę chcę no tak. grać. A jeżeli jest sytuacja, my mamy taką mentalność, jako wszyscy ludzie na świecie, że jak coś jest zabronione, to, to generalnie my chcemy spróbować tego, nie? No po prostu, jakby to to się wywodzi z Biblii. E, od, od dosłownie e, tego, jak Ewka się dorwała do, do jabłka, nie? I, i i to się nie zmieniło no tak. na przestrzeni lat. Nie? Jakby, no wiadomo, że, że są rzeczy zabronione, których yy, niby nie chcesz zrobić. No, jeżeli nie wiem, w magazynie pełnym butli gazowych jest napisane nie palić, no to raczej nie zapalisz tego papierosa, żeby, nie, żeby sprawdzić, co się wydarzy, tak? Ale, ale generalnie często po prostu te, te zakazane owoce najbardziej kuszą. I... Tak. I myślę, że ważniejsze są świadome kampanie jakieś, które też, bo można nagrać spot do telewizji o tym, że nie wiem, palenie jest złe, tylko że kto teraz z młodych ludzi ogląda telewizję? No, no, no nikt, no ja. więc jakby rób kampanie społecznościowe, tylko rób to świadomie rób to z sensem i jakby dostosuj to do obecnych czasów i, i ja do tego tak podchodzę, że, że zamiast zabrania rzeczy to wolałbym... Robić, bo mógłbym je reklamować, ale równocześnie na przykład wiesz, uświadamiać. Na przykład ja osobiście wiesz, też dostawałem jakieś propozycje i na przykład nie miałbym problemu, żeby reklamować bookmachera. Byłem raz dogadany z jednym bookmacherem, tylko tam finalnie e, jednak się nie dogadaliśmy już pod sam koniec, ale byłem gotów, jakby to reklamować i jednocześnie podkreślać, że no słuchajcie, no dobra, no to możecie to robić. nie? Ja na przykład przewaliłem 1000 zł w tym miesiącu. Miejcie tego świadomość, nie? że, że możecie, no tak. możecie być wy na, na waszym miejscu, ale jakbyś śmiało. Generalnie nie ma problemu. E, jedyna taka rzecz, którą odrzuciłem, to dostałem kiedyś z kasyna takiej online propozycji, nie? ale to po prostu już takie jest moje, że miałem żonkę, który wiesz, od hazardu był bardzo uzależniony i tego już tak po prostu. Ale zakładam, że też można by reklamować kasyno i też opowiadać z czym to się wiąże i, no. i tak dalej. No. Bo wiadomo, że hazard jest zły, wiadomo, że palenie jest złe, wiadomo, że e, chlanie jest złe, ale jakby dopóki, wiesz, sam decydujesz, czy to robisz, czy nie, sam decydujesz, jak to robisz, bo to też jest ważne, to... Moim zdaniem też nie pozwolić, tak jakby finansowo, na przykład. No, w sensie, ja, to, ja mam wrażenie, że wiesz, pozwolić finansowo to też nie jest stwierdzenie jak Michał Wiśniewski potrafił przy... Oj, przepraszam. Wypikasz. Przewali 40, 40 baniek, czy coś w jakichś kasynach, czy pewnie można by to jest szukać jeszcze innych porównań. Więc to po prostu wszystko zależy od człowieka no tak. i tyle, nie? A, a zabranianie i takie chowanie rzeczy to zwykle właśnie ma odwrotny efekt moim zdaniem i tyle, nie? Dobra, mam teraz takie dosyć ciekawe pytanko. Dlaczego nie było transmisji z playoffów z VCT M&A? No tak, no jeżeli chodzi o generalnie transmisję yy, i tak dalej, to często trzeba podejmować decyzje w jakiś tam strategiczny sposób. Mhm. A, I tutaj podjęliśmy taką decyzję, że po prostu oglądalnościowo to się nie zepnie. Też mieliśmy problemy z obsadzeniem tej transmisji pod kątem mhm. ludzi. A, więc stwierdziliśmy, że to nie jest coś, co jak nie zrobimy za wszelką cenę, to to będzie jakiś giga waste i tak dalej, nie? A, okej. Okay. Dobra, jeszcze mam takie jedno też ciekawe pytanko, e, może zmieniamy teraz już temat, ale czy uważasz, że brakuje osób specjalizujących się we sporcie? Tak. Uważasz? A Dlaczego masz się coś? coś nie, no to jest to, od czego zaczynaliśmy rozmowę, nie? Mhm. Że jakby ja, jak wszedłem do tej branży, to zrozumiałem, że, że tu jest dużo ludzi, którzy po prostu no mają na przykład chęć, mają pasję do tego wszystkiego ehm, i spoko. Mhm. Super. Tylko no potem brakuje jakichś umiejętności miękkich, umiejętności twardych, brakuje często konsekwencji. To jest, wydaje mi się, najważniejsze. Ja naprawdę widziałem tyle historii przez ostatnie. No, pięć lat pracuję w, w branży sportów elektronicznych, nazwijmy to. I widziałem tyle ludzi, tylu ludzi, którzy wiesz, super się zapowiadali, mieli wielki zapał, mieli w ogóle potencjał, żeby nauczyć się rzeczy i tak dalej, ale po miesiącu zapał gazu i, i na przykład zamiast rozwijać się w kierunku zawodowym, gdzie mogliby na przykład w perspektywie paru lat zarabiać. Mega dobre pieniądze i być w ogóle osobą, która ma impact na rzeczywistość, jaka nas otacza w branży. No to po miesiącu było, że a może jednak jeszcze bym spróbował pograć profesjonalnie w tę grę, a może jednak pójdę robić to i tamto, albo po prostu nic nie było gadane, tylko nagle zapał się kończył i tam, wiesz, jakby znam gości, co, co streamowali i e, i mieli średnio 1000 widzów, ale zamiast streamować na przykład konsekwentnie, to woleli pojechać na wesele, żeby zrobić jakąś tam robotę za, za 300 zł, nie? Mhm. Okej, okay, 300 zł to jest spoko dniówka, niezależnie od tego w jakim jesteś etapie życia, to zawsze są 300 wy za dzień pracy, spoko. No tylko że perspektywa jest ważniejsza niż Wiesz, no patrzenie krótkoterminowe to jest ogromny problem we w sporcie. Jakbym ja patrzył krótkoterminowo, to, to nigdy bym nie, nie zarobił kasy, ani nigdy bym nie doszedł do momentu, gdzie mam wpływ na otaczającą nas rzeczywistość itd. A, a we sporcie jest mnóstwo ludzi, którzy mają sumiany zapał, którzy patrzą krótkoterminowo, którzy nie patrzą na rzeczy w kontekście inwestycji. Wiesz, ja wywaliłem tyle własnych pieniędzy, jakby na eventy, na przeróżne rzeczy, wiesz, żeby po prostu gdzieś pojechać, żeby gdzieś być, żeby z kimś się napić, jakby jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi. Ma też znaczenie, jakich znasz ludzi, czy masz z nimi relacje, no ale tak jest, to nie jest tak, że to jest jakaś wielka specyfika branżowa, tylko tak to działa wszędzie generalnie, no tak. że, yy, że znajomości nie mają znaczenia zwykle w kontekście takiego bezpośredniego zatrudnienia, ale w kontekście tego, jak jesteś postrzegany przez ludzi, często mają. I, I co do tego nie mam jakby wątpliwości. Eee, brakuje brakuje w sporcie ludzi, którzy mieliby taki pakiet umiejętności i mentalności. Nie? Tak, jakby teraz się wypowiem odnośnie CS, ale wydaje mi się, że to ogólnie tak w polskim, tak jakby sporcie może wyglądać, że strasznie polski mental, polskich tak jakby zawodników, osoby, które pracują też w tym kierunku, właśnie chodzi o to, że się szybko poddają. Bo, nie wiem, no na przykład, jak powiem, y, mam znajomego, albo też mi się zdarzyło grać w takim składzie, gdzie na przykład były osoby, nie wiem, z Hiszpanii, z Turcji, z Portugalii. Y, no to w ogóle inne podejście jest do, do na przykład grania jako zawodnik. Bo w Polsce to jest tak, że, nie wiem, jest team, miesiąc grania, niektórzy, nie wiem, piszą, że, no ten tydzień mnie nie ma, ten tydzień mnie nie ma, i to gdzie treningi są, gdzie ulepszanie, tak jakby grać lepiej czy coś, I takie poddawanie się jest zbyt szybkie. To jest jakby na pewno coś, co jest prawdziwe, w sensie jakby rozmawiałem z wieloma zawodnikami, z wielu gier. To nie jest problem, który dotyczy jednej gry. No, mentalność wielu osób jest wręcz w rynsztoku, jakby i to nie ma co się czarować, jakby ja uważam, że powiedziałem już to dzisiaj, no. głowa wygrywa no. albo przegrywa mecze i w momencie, w którym ty mentalnie jesteś na poziomie dziecka, na przykład często, a wielu graczy jest mentalnie na poziomie dziecka. Nie ma, nie ma co tego ukrywać. Jakby yy, nie ma też co tego piętnować. jakby. Rzeczą, którą ja się staram robić i którą wiem, że stara się robić wiele osób, to jest trochę, jakkolwiek, to nie załóżmy, wychowywanie tych ludzi. I, no tak. i jakby ja, ja nie ukrywam, że ja się czuję trochę jak taki. Młody tato dla, dla wielu, wielu osób, i, i jakby mi to pasuje. W sensie cieszę się, jeżeli ktoś rzeczywiście słucha, cieszę się, jeżeli ktoś przyjmuje to, co, co mam do powiedzenia i, i czerpie z tego przede wszystkim, bo, bo samo słuchanie no, to jest tylko połowa sukcesu. Ale prawda jest taka, że no, na pewnym etapie, jeżeli chcesz być profesjonalistą, to musisz sobie odpowiedzieć na, na jedno bardzo ważne pytanie, no, czy. Czy jesteś też osobą, która jest gotowa zakończyć etap bycia dzieckiem? Hmm. Bo, bo dzieci nie wygrywają turniejów. No tak. dzieci nie, a nie ma znaczenia to, że masz 20 lat, jeżeli mentalnie jesteś dalej dzieckiem. Hmm. A są tacy gracze. I, I ci gracze, jeżeli nie przestawią sobie w pewnym momencie w głowie, że już są dorośli i jakby okej, okay, grają w gry, to i tak jest przedłużenie tej czy takich czasów dziecięcych, jakby to, to trzeba sobie zrozumieć, nie? Jak my komentujemy mecze, to też jest przedłużenie i takiej, bo to nie jest jakby praca, wiesz, przy stole z szychami, tylko my komentujemy, jak ludzie grają w grę. I doceń to, że zamiast walić na budowie, idziesz i komentujesz, zgarniasz za to parę stów i wracasz na chatę. Jakby doceń to, że grasz na kompie, parę godzin, wygrywasz turniej, masz z tego, nie wiem, parę tysięcy złotych, a nie idziesz do maka, wycierać kible, jakby byłem tam, wycierałem kible w maku i uwierzcie mi, fajniej jest grać w gry, a, a ludzie jakby zachowują się, jakby robili czasem łaskę, że, że grają w gry, że pracują w tej branży i tak dalej. Jeżeli ja, jeżeli ktoś robi łaskę, że pracuje w takim, ja nie mówię, że to jest łatwa praca. Tu jest dużo jakby wyzwań, dużo ciężarów i dużo, mega dużo trudnych momentów. Ta branża jest strasznie ciężka. Ale to nie jest jakby coś tak trudnego, żeby ludzie robili łaskę, że to są. Jakby, jak robisz łaskę, to tam są drzwi jakby. Dokładnie. Naprawdę, ja, ja jako osoba, która też zatrudnia ludzi, nie, dochodzę do wniosku, że jak czułem, że ktoś mi robi łaskę w pewnym momencie, to po prostu już nie chciałem z taką osobą pracować. No bo to, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Jakby nie oszukujmy się, pracujemy w branży, która stoi w ogóle na nogach tylko dlatego, że ludzie się tym pasjonują i ci pasjonaci to wszystko budują. Są firmy, które chcą próbować to trzymać jakkolwiek na nogach, ale to jest naprawdę. Tylko wspólny effort jakby cokolwiek daje i, i takie mam do tego podejście. Dlatego tu jest mnóstwo przestrzeni, ja uważam w esporcie i najlepiej to w ogóle wiecie, uczcie się po prostu umiejętności twardych, miękkich języków. Najlepiej to spieprzajcie za granicę pracować, żeby zarabiać w euro, w złotówkach, jeżeli wam to pasuje. Ja na przykład powiem szczerze, że ja po prostu nie chciałbym tak na stałe mieszkać za granicą, choć miałem takie już Opcje, i, i mogłem zostawić to, to polskie bagienko w cudzysłowie i tak dalej, Ale ja po prostu lubię ten kraj i jakby lubię też wyjechać z niego, ale na jakiś czas i potem jednak wrócić, bo, bo tutaj czuję, że jest moje miejsce na Ziemi i, i tyle, nie? Więc e, tak to wyglądało u mnie, ale jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma problemu z tym, żeby wyjechać, marzył całe życie, żeby wyjechać, Słuchajcie, no ja sport to są podróże. e-sport to jest naprawdę. Cały świat czeka otworem. Możecie nawet się nauczyć arabskiego i teraz przecież w warami. Mnóstwo petrodolarów jest pakowanych, to akurat sobie wyjedziecie, zarobicie e, i tak dalej. Dobra, no to już ostatnie pytanie do Ciebie. Okay. Jakie masz ogólnie czy we sporcie plany na obecny bądź przyszły rok? Oczywiście, jeśli masz powiedzieć. Na niektóre nie można. E ja na pewno w tym momencie e, staram się rozwijać. E, oprócz, oprócz tego, że staram się rozwijać dalej projekty, które mamy, choć uważam, że jesteśmy trochę ofiarami sufitu, jaki, jaki napotkaliśmy. Po prostu się napotkaliśmy. No tak wygląda ekosystem. I, i ciężko jest już na przykład rozwinąć jeszcze bardziej same struktury ligowe, więc staramy się myśleć o projektach dookoła, które, które ewentualnie pocisną to dalej. Nie ukrywam, że jakby też dużo świeżości w życiu dało mi otwarcie acegear.pl, czyli mojego sklepu. Byłem na takiej mocnej granicy wypalenia, plus działo się różne, działy się różne złe rzeczy gdzieś tam prywatnie u mnie, i otwarcie sklepu pozwoliło mi na nowo poczuć, że, że żyję i, i sklep może nie jest tak stricte związany ze sportem, ale no jest obok, nie? w sensie promujemy się przez e pracujemy z brandami e sportowymi e, pracujemy z ludźmi, którzy, którzy koło e-sportu cały czas gdzieś tam są e, i to, to na pewno dynamiczny rozwój sklepu to jest w dalszym ciągu, e, to jest nadal mój, mój jeden z głównych celów. No, jeżeli chodzi o sportowe plany, no to wiesz, ja, ja kocham eventy. Nie? W sensie kocham robić rzeczy w offline. Nie, nie ukrywam, powtarzałem to wielokrotnie, że mnie, mnie nie podnieca już tak jak kiedyś pracowanie online. W sensie robienie tych rzeczy, które są w online, że, że okej, okay, to jest dalej fajne, to są dalej rzeczy, z których są du jestem dumny i tak dalej, ale. Ale to nie jest coś takiego, że wstaję i po prostu mam ochotę wiesz, yy, wziąć prysznę dwie minuty i wyjść z chaty. Tylko, tylko no jest. Jest to sobie i, i okej. Okay. A jak robię eventy, to, to wtedy czuję, że żyję. Nie? To, to jest takie, takie coś, co mi daje yy, taką pełną satysfakcję z pracy, więc na pewno chcę pracować przy jak największej liczbie eventów i. Przecież tam mam nadzieję, że to się uda. No jeździł jakby. Są też eventy, na których e, nie mam okazji pracować, typu Mete Drift, typu eventy walorantowe, które się w Berlinie, wokół BCT czy Ascension i tak dalej. I na pewno będę tam jeździł też jako, jako ta osoba, która może chłonąć to jako, jako gość. Nie satysfakcjonuje mnie to, jakby nie, nie, nie będę ukrywał, że. <laughs> Że zawsze, jak się dzieją takie rzeczy wokół rzeczy, które mnie jarają, to, to wolałbym być po tej stronie pracującej, e, ale robię co mogę, że tak powiem, więc e, tyle nie. No i dobra, no to powiem tak: na pewno będziemy śledzić, jak gdzieś będziesz e, komentował, przy jakimś evencie będziesz pracował, to będziemy na pewno dawać też znać, e, będziemy patrzeć, wspierać ciebie. Dobra, no to już kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękujemy. Był ze mną Krystian Terp-Terpiński. Trzymajcie się. Hello. Cześć.